Dzień dobry, dzień dobry. Nie ma to jak się obudzić w Polsce, także sobie siedzę, piję kawkę w moim kubeczku, zjadłam babkę, którą tata mi specjalnie kupił. I za chwilkę idę zrobić pranie, sprzątnąć trochę sobie pokój i się szykować, bo jedziemy dzisiaj do rodzinki. Dzień dobry, witam was w nowym filmie na moim kanale, w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy niedzielę, tak jak mówiłam, dzisiaj jedziemy do rodzinki. Mam na sobie tą sukienkę, którą siostra mi przywiozła do mnie, jak do Niemiec. Także bardzo fajnie się prezentuję, pasuję do tych okularów. I mam ten nowy naszyjnik, który wam pokazywałam w ostatnim vlogu. I co zegarka nie mam, bo niestety trzeba go zmniejszyć, bo jest mi na rękę za duży. Także sobie zmniejszę jutro i będę już mogła nosić. Także jedziemy teraz po moją siostrę i wszyscy w piąteczkę ruszamy do rodzinki. A to teraz ładnie powiedz, co masz na sobie ubrane? Sukienkę. Sukienkę i? Mamy podobne, patrz, ja też mam takie sandałki, tylko inny kolor. Fajnie? I koronę jeszcze widzę masz na głowie. Koronę Elzy. Pięknie. Chodźcie teraz razem w lustereczku pokażemy. Tylko brudny przez oliwkę, nie? Co? Pociapałaś lusterko? No pięknie, zobacz. Tak sobie musimy zrobić. No może się przywitać, to ja zacznę. Dobra, przyjechaliśmy już do rodzinki. Jestem z moją kuzynką Natalią. Możesz się przedstawić? Ja jestem Natalia. No, tak ja z tobą nagrywałam. Ja te filmiki jeszcze mam na YouTube. Pamiętasz, jak byłaś taka mała z Asią? Nie. No, to gdzieś są jeszcze. A Oliwka? Pokaż się. Skaczesz na trampolinie? No. Słuchajcie, ja już wróciłam od rodziny, teraz montuję vloga, bo miał być już dzisiaj na kanale, ale będzie jutro. I za dużo dzisiaj nagram, oczywiście jutro też jest dzień, kontynuujemy nagrywanie. Dzisiaj był dzień pełen wrażeń, po prostu jeszcze do mojej cioci zjechała się kolejna nasza rodzinka, także wszystkie dzisiaj sobie odhaczyłam, także fajnie. Biorę się za montowanie vloga, już jest która 20:30, więc zanim go zmontuję, zrenderuję się. Gram go dzisiaj na kanał, ale ustawię go na publikację jutro, także czyli poniedziałek będzie. A ten, nie wiadomo sobie, że jak będzie mi się zbierał materiał, jutro idę na pazury, także dzień będzie padł, gdzie chyba z rana lecę na pobieranie krwi jutro albo we wtorek, ale to nie wiem. Także wszystko mam, będę na bieżąco mówić co i jak. No, także montuję i odzywam się do was jutro. Hejka, witam was w kolejnym dniu tego vloga. Ja właśnie jadę teraz na pazurek, także moje paznokcie przed strasznie wyglądają i za chwilkę zobaczycie po. Także pokazuję wam się później ze zrobionymi w końcu paznokciami. Dobra, słuchajcie, już wyszłam z paznokci, nie wiem czy mnie widzicie. Teraz lecę chyba do Pepko, bo Kuba po mnie jedzie, także lecę do Pepko. Chcę popatrzeć na jakieś zakupy i do Rossmana. I paznokcie mam zrobione, także pokażę wam teraz tutaj. One są piękne, mega długie, zaszalałam, bo jak już przedłużałam, to stwierdziłam, że zaszalejemy. Później wam pokażę z bliska, jestem mega zadowolona. Także super, także teraz lecę na małe zakupy, może do pestki z biżuterią. No i tak, troszeczkę posiedziałam, także paznokcie już zrobione. Teraz czekam na Kubę i lecę w tym czasie sobie pochodzić. Jestem już trochę głodna, ale spoczko, także odzywam się później. Czy tutaj widać, czy nie widać? Chyba będzie, o, widać coś tam. Że piękne. Byliśmy w Action, pierwszy punkt, teraz przejechaliśmy do galerii, później nie wiem, czy do Dealza nie pojadę. I jeszcze do Heby po szczotkę do włosów z polecenia, także muszę kupić. Teraz jesteśmy na parkingu podziemnym w galerii, przez to troszeczkę jest ciemno, ale oczywiście jak byłam na zewnątrz, zapomniałam się odezwać. Także
Także tak, więc myślę, że później wam zakupy wszystkie pokażę. Jeszcze muszę pójść odebrać do paczkomatu paczkę, a to będzie paczka, słuchajcie, na rozdanie dla was. Szykuje się bardzo fajne rozdanie, oczywiście dla moich subskrybentów. Także zostawiajcie subki, kto nie subskrybuje, i będzie rozdanie jeszcze w tym tygodniu. Dobra, zaparkowane, lecimy. Robi się już pomału ciemno na dworze, a my dopiero teraz wracamy z miasta. Pokażę wam zakupy. I byłam sobie zmniejszyć ten zegarek, już mam zmniejszony. Pan mi zrobił od ręki, także już sobie mogę nosić, więc jestem zadowolona. No i co? I wracamy do domu. Ale oczywiście od jutra od nowa dzień pełen wrażeń. Jutro rzęsy i tak dalej, także jutro jadę się spotkać z przyjaciółką jeszcze, później może do mojej siostry wstąpię, muszę jeszcze parę rzeczy pozałatwiać, muszę sobie przede wszystkim kupić, słuchajcie, tabletki na tą jakby zemstę faraona, coś takiego. Właśnie wszyscy polecają, żeby sobie brać, jak się leci do Turcji, Egiptu, czy tam do jakichś innych właśnie, żeby sobie wziąć, żeby się nie zarazić, żeby później nie mieć całych obcych wakacji. Także ja wolę po prostu sobie już to brać i mieć spokojne wakacje, bo nie zaszkodzi pobrać tego parę dni wcześniej i mieć udane wakacje, bo na przykład moja koleżanka poleciała na wakacje i się zatruła i leżała pod kroplówką, bo się tak odwodniła. Także tak, ja kończę i odzywam się, jak będę w domu. Dobra, słuchajcie, pokazuję wam moje zakupy. Oczywiście z Ozryczkiem. O, tam odebrałam paczkę z rozdaniem. I słuchajcie, o, może to jakoś posortuję. Posortuję to i przychodzę do was. O, tutaj możecie zobaczyć z bliska moje paznokcie. Dobra, słuchajcie, lecimy. A nie, to nie. Najpierw lecimy z Action. Nie będę nagrywać hola, bo po prostu nie masz tyle tego dużo i nie mam tym razem przez tydzień tyle czasu, żeby robić hole zakupowe, więc będziecie mieć fajnie, będziecie mieć we vlogu na bieżąco. Taką łopatkę w Action wzięłam do ściągania. Czasami czegoś nie mogę podważyć, także tak sobie po prostu ściągnę. Brakowało mi takich szczypcy. Słuchajcie, świece cynamonowe, które mają drewnianego knota, także je mega polecam. Skarpetki, które już mam i sobie chwalę z Action, takie bardzo są fajne. Taki naszyjnik wziąłem. Mi oczywiście zależy najbardziej na tym tutaj kolorowym na wakacje. Fajnie będzie wyglądać, bo te to wiadomo, że raz, dwa szczarnieją. I z Action płyn do czyszczenia wszystkiego, który miałam, polecam. Jest fajny, także tyle. Teraz, aha, tutaj mam od zegarmistrza resztę od moich rzeczy od zegarka. Tu są jakieś paragony, tutaj dzieciuśnie. Peeling enzymatyczny, żeby sobie przed weselem zrobić. Mój ukochany szampon, którym chłodzę włosy, polecam wam ten. Ten jest według mnie najlepszy, przetestowałam dużo. Najlepsza pianka dzisiaj, nektar z żurawiny, też ją polecałam w jakiejś tam vlogu polecajek. Na promocji były z Fluffy, z Fluff kremy na dzień i na noc. Ja sobie wziąłam taki na noc. I taki nie było mojego ulubionego płynu micerelnego, tego czarnego z Eveline, to sobie wziąłam coś takiego z glinką różową. Więc wziąłam tak. I Pepko, słuchajcie, teraz Pepko. Wszyscy teraz kupują te świece, to i kupiłam ja. Ja sobie postawiam na tą jasną, różową. Pięknie pachnie. Uwaga, kupiłam 4 takie szklaneczki, żeby mieć w końcu trochę jednakowych. Tak mi się spodobały. I one, słuchajcie, tylko kosztują 7 zł, także wzięłam razy tutaj 4. Ta świeca kosztuje 20 zł. Kuba sobie wziął takie dwie pary bokserek za 15 zł. Słuchajcie, wziąłam taką piękną misę z taką złotą obramówką. I ona kosztuje, szklana, kosztuje tylko 12 zł, także żal było nie wziąć. I tutaj z Homely mam jedną rzecz. Też, czekajcie, też coś szklanego, nie mogłam się powstrzymać. Już nawet na internecie na to patrzyłam w Niemczech. I dzisiaj zaszłam.
I było, tak się mówię, biorę. Proszę bardzo, jaki piękny jesienny kubeczek. Z takimi musztardowymi. Tak mi się spodobał, że wzięłam sobie ten kubeczek piękny. Także taki kubek, no i co? No i to na tyle. Całe zakupy. Ta mojego małpa oczywiście już brudna. I tak. I to na tyle moich zakupów. No i ja już tak umyłam się, muszę makijaż jeszcze zmyć. Jestem w moim szlafroczku. I co? I coś jeszcze muszę, jutro muszę wcześniej wstać, bo słuchajcie, muszę włosy myć, bo mi się już nie chciało włosów myć. Już jutro muszę wstać chyba o 7 rano, także masakra, nie chce mi się. No ale tak to jest, że trzeba wstać czasem. Myślę, czy wam wszystko pokazałam, bo wydaje mi się jakoś mało. Ale chyba to jest wszystko. I słuchajcie, zamówiłam super rozdanie na kanale moje. Będzie, no mówię, w tym tygodniu, tak jak mówiłam. Nie wiem, czy mam teraz pokazywać, czy surprise. O Jezu, Ozuś płacze, bo chce wyjść. To chodź, idź. Idź. Oni tam głośno wszyscy gadają, no to ja nawet muszę mieć drzwi zamknięte. Dobra, no i to wszystko. Nie wiem, chyba wam nie będę pokazywać, bo będziecie mieć surprise, a może jakbyście zobaczyli, byście chętnie już przyszli, wzięli udział w konkursie, ale tak teraz nie mam czasu, chociaż nawet tego sama nie rozpakowałam, a jestem ciekawa. Ale jeszcze no, tak jak mówiłam, jak ja jestem na urlopie, mam tyle załatwienia, że ja nie mam czasu. Dobra, kończę. Ale nie wiem, czy tego vloga, tak jak zawsze, będzie dużo vlogów. Chcę nagrać teraz trochę, nadrobić i nagrać dużo vlogów. Więc jak mi się te paznokcie podobają. Także okej, kończę. I do jutra, do następnego vloga. Zobaczycie. Wy już wiecie. Ja jeszcze nie wiem, ile mam materiału, chociaż wydaje mi się, że dzisiaj będzie mniej tego materiału. Zobaczymy. Dobra,